Wiwat maj, 3 maj. Mieszkańcy gminy Stąporków jak co roku obchodzimy wspólnie święto uchwalenia Konstytucji 3 maja. Jesteśmy już po mszy świętej, na której mogliśmy usłyszeć piękne słowo Boże. Ksiądz proboszcz apelował do wszystkich i słusznie o to, byśmy byli dla siebie i życzliwi i zawsze modlili się o wolną, niepodległą Polskę. W tym miejscu złożyliśmy wiązanki pod pomnikiem Józefa Piłsudskiego, a teraz przed nami piękna akademia w wykonaniu wspaniałych artystów z gminy Stąporków. Przy zaproszeniu gości kto się pojawił? Mamy grupę radnych. Pani Lila Brożyna, radna powiatowa, pan Grzegorz Jóźwik, pojawił się też tradycyjnie pan nadleśniczy Sławomir Nyga z pracownikami nadleśnictwa w Stąporkowie, dyrektor Domu Kultury Katarzyna Sorn z pracownikami, pani prezes Teresa Polak ze związkiem ZNP, oczywiście przedstawiciele szkoły numer 1 w Stąporkowie, numer 2 w Stąporkowie i Staszica również w Stąporkowie i oczywiście związki kombatantów również składały wiązanki. Z panem nadleśniczym Sławomirem Nygą